Witam wszystkich, z tej strony Filip, a dzisiaj rozpoczynamy karierę zawodnika. Dzisiaj mamy dwa konkursy w Wiśle i konkurs drużynowy w Wiśle. I teraz Filip Solomuński, właśnie ten spoczek, który robi sobie karierę. To jest niezły skok, 124,5 metra. No to mu na razie na trzecią pozycję jest ex-aequo z Robertem Johanssonem. No ale 15 pozycja. No i Filip, 15 pozycja w wczorajszych kwalifikacjach. Ex-aequo z Robertem Johanssonem. Zobaczmy, nie najlepiej wyglądał to na progu. W okolicach 120 metra, 118,5 jest teraz na 8 miejscu, ale czy jest seria finałowa? No niestety, 32 pozycja. Wygrał ten pierwszy konkurs Yuki Yasato. No i teraz czas na konkurs drużynowy, który też jest rozpoczynany w Wiśle. Zaczyna Andrzej Sękała. Niestety Andrzej nie został do kwalifikacji, jak przypomnijmy, w dzisiejszym konkursie indywidualnym w Zakopanem. Szkoda, mogło być na przykład drugie podium w karierze. No, Polacy są liderami po pierwszym skoku Andrzeja. A teraz Piotr Żyła. No, Piotrek teraz nie najlepiej skacze, bo 113,5, ale to i tak to będziemy liderami. 108,5 metra, żebyśmy utrzymali to prowadzenie. A teraz Kamil Soch. Piękna, nielegalna sylwetka i jest! 124,5 metra. No, Polacy wygrywali już. 86 metrów jedynie wystarczy, żeby Polacy wygrali serię treningową. Proszę zobaczyć, jaką wysoko leci Filip. Jest! Daleko! 129 metrów, to jest najdalej! Najlepiej, najdalej. No a teraz konkurs. Polacy, przypomnijmy, wygrali serię treningową. No i Andrzej Stachała pokazuje, że Polacy są w formie. 121,5 metra. No jesteśmy liderami po pierwszej grupie. I Piotr Żyła, drugi skok Polaków. Zobaczmy jak skocz. Drugi z Polaków, pięknie, no nie najlepiej w serii treningowej, ale teraz pokazał, że 120 metrów to jest bardzo dobry skok. No i liderzy, 91,5 metra wystarczy Kamilowi Sochowi. No a Kamil Soch nie najlepiej teraz, bo 108 metrów będziemy liderami. No jedynie 5,4 punktu, żeby wyprzedzić Norwegów. 92 metry. Potrzebuje Filip. Gdybyśmy mieli prowadzenie, zobaczmy. No też nie najlepszy skok, nie tak daleki jak w serii próbnej, 116,5 metra. No i to będzie na pierwszym miejscu jesteśmy. Jesteśmy na pierwszym miejscu, ale Japończycy, proszę zobaczyć, zagrożyli nam. Mają jedynie 4,4 punktu strat do Polaków. 81,5, przypomnijmy, Japończycy, którzy są na drugim miejscu w pierwszej serii, mają stratę 4,4 punktu do Polaków. Andrzej Stękał skacze za 120 metrów. 120 metrów równo noty. 19,5, 3,19,5 i 1,20.
No i Japończycy spadają. My zyskamy. No i... Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Cała przewaga stracona. Jesteśmy na trzeciej pozycji. Trzecia pozycja Polaków po dwóch grupach. Po nieudanym skoku Piotra Żyły z powodów technicznych. A teraz Kamil Stoch poprawił się po 116 metrów, skacze 8 metrów dalej. No ty proszę zobaczyć 2,19, 2,19,5, 1,20. No i to jest trzecia pozycja Polaków i będziemy patrzeli teraz na Filipa. 105 metrów, żebyśmy objęli prowadzenie, żebyśmy stanęli na podium. Nie najlepiej na progu i proszę zobaczyć, tracimy naszą całą przewagę. Jesteśmy na drugim miejscu, kończymy na czwartym miejscu, kończymy ten pierwszy konkurs. No nieprawdopodobne. I na ostatni konkurs na dzisiaj to drugi konkurs w Wiśle. Pada śnieg, widać, że pada śnieg. Warunki wieje w bok skoczni, czyli czasami zawieje skoczkowi może pod narty, figinami zawieje im z tyłu skoczni, a teraz Filip skacze 121 metrów, 12 pozycja i myślę, że kwalifikacje do konkursu jutrzejszego będzie. Zobaczmy. Tak, mamy kwalifikację na 40 pozycji, egzekwo z Tylem Bartonem. 40 pozycja dopiero wczorajszych kwalifikacji. No teraz, a przez 119,5 jest na 10 pozycji. Będzie trudno awansować do serii finałowej. No i nie ma punktów. Nie ma punktów, 34 pozycja. Niestety w tym sezonie jeszcze punktów nie zdobył skoczek o imieniu Filip Samoński. Niestety ma 0 punktów. A to na dzisiaj to jest wszystko. Zostawcie łapkę, zostawcie suba. Jak macie jakieś informacje, co bym miał nagrać, piszcie w komentarzach. Nara!